What the fuck? I got a Need for Speed. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. I dzisiaj właściwie chyba będziemy sobie kończyć tę grę, bo zobaczcie, mamy 107 wyścigów, chciałem powiedzieć odcinków. 107 wyścigów na 111. Nie mam żadnego samochodu ani modyfikacji do kupienia, więc no chyba została nam po prostu jazda. Boję się nieprawdopodobnie, po prostu się boję wyścigów, gdzie będę musiał jechać po 7 albo 10 okrążeń. Naprawdę, nie chciałbym tylu okrążeń jechać. Bez kitu. Dobra, kogo my... O kurde, tego draga nie jechałem jeszcze. Znaczy jechałem, ale nie w tą stronę. Dobra, damy po garach, ekstra. Ej, nie tak. Myślałem, że coś sprzeciwka jedzie, bo tak się rozmazał ekran, żeby nie było... Można rozpoznać, coś się dzieje. Nie. Nie, Honda, nie, ty zostajesz z tyłu. Wow! Rozbiłem się. Damn it. No jakbyście nie wiedzieli, po prostu się rozbiłem. Ale chciałem blokować tą Hondę, ona coś za mocno była. No nie, tak to nie może być. Czy może draftować? Podraftujemy może trochę. O Boże, biegi trochę skopałem. Ale się drafting chyba bardziej opłaca, tak myślę. Muszę się złapać na tamtego dziada. Jakoś. Zaraz się drag skończy i tyle z tego będzie. Biegi mi się kończą! O! Ło! Wygrałem! A już myślałem, że spaliłem silnik. What the fuck? Lucek mistrzem driftu. Yeah. No to teraz idziemy... Co tam jeszcze zostało? Okrążenia i sprint. No tutaj mamy tylko 3 okrążenia, więc... Super. Jakby było 7, jak było poprzednio. O Boże. Ale z Mazdą RX-7 jest naprawdę spoko. No tym samym... Ej, to jest jakiś pojedynek. RX-7 kontra RX-7. Nie są przelewki. Jedziemy. Zobaczcie, mnie denerwuje trochę w tym zderzaku z tyłu fakt, że mamy dwa otwory. Jeden otwór jest dla rury, która rzeczywiście tam jest, a drugi otwór jest dla rury, której nie ma. I to brzydko moim zdaniem wygląda, więc będziemy musieli to sobie po wyścigu zmieniać i całe chyba ospoilerowanie przez to, no bo mam tutaj zainstalowany taki komplecik, który do siebie pasuje. Na ostatnim wyścigu musimy wyglądać pięknie, błyszczeć się, wiecie o co chodzi. Ale czemu tamten został tak z tyłu? Nie wiem, może na tych pojedynkach przeciwnicy są słabi, ale gdy jedziemy sobie już takie normalne wyścigi, gdzie jest więcej tych przeciwników, to widzieliście jak oni jeżdżą. To jest jakaś przesada, naprawdę. Ja rozumiem, że fajnie jest, bo jest rywalizacja i wszystko i nie jest nudno, no ale bez przesady, żeby tak zakręty robić. Tu chyba źle pojechałem trochę. Dobra. Pięknie, o, żeż mordę. W sumie powiem wam, że bardzo fajnie mi się gra w tego NFS-a, nawet po tylu latach. Przede wszystkim podoba mi się trochę styl prowadzenia tych samochodów, wiecie. W tych nowszych ścigałkach jest różnie, no tam samochody się prowadzą różnie, no muszę to przyznać. Nie ma tak, że jest po prostu jakaś gra w 100% lepsza od drugiej. Po prostu niektórzy lubią, preferują taki styl jazdy, inni wolą taki. Ja lubię na przykład Undergrounda z tego powodu, że tu jest taki lekko driftujący model jazdy, bym powiedział. Inaczej jest w dwójce. Bardzo podobnie, ale jednak tutaj ten styl jest taki trochę bardziej driftujący. No przynajmniej jak na moje odczucie, tak myślę. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. No ale też grałem w tamtą grę. Gram teraz w tego Undergrounda. Chociaż może też na moją opinię wpływa tutaj fakt, że grałem w Need for Speed Most Wanted ileś tam miesięcy i miałem taką przerwę od tamtej gry poprzedniej, a właściwie późniejszej, no bo Underground 2 pojawił się później w stosunku do Undergrounda 1. Zainstalowałem sobie w poprzednim odcinku te światła zwykłe dla, chciałem powiedzieć, Supry, Mazda RX-7. I one wyglądają sporo lepiej niż te, nie wiem, jakieś tam zmodyfikowane czy coś. Chociaż może troszeczkę gorsza aerodynamika jest, tam ma to znaczenie, no bo jednak te światła są takie wysunięte i stanowią jakiś tam
No, spory opór, tak? To ma na pewno znaczenie. Przecież niektóre spoilery są w tych nowych samochodach wielkości właśnie, powiedzmy, takich świateł. A co myślicie ogólnie o tych światłach z tyłu? Mi się wydaje, że one pasują i fajnie się dosyć komponują z tym kolorem. What the f- co to było? Widzieliście to? Widzieliście, jak zahamował? Ja pierdzielę. Ej, naprawdę, mamy przesadzone hamulce, przesadzone prowadzenie i w niektórych miejscach przesadzone przyspieszenie. Nie, oni przyspieszenie mają dobre. Znaczy takie normalne. Ale prowadzenie na zakrętach. Oni nie tracą często prędkości na zakrętach i się nam wydaje, że oni na zakrętach strasznie przyspieszają. Ale to nieprawda. Oni po prostu jadą ze stałą prędkością. Nie tracą jej ani trochę. To mnie boli najbardziej. No dobra. Na razie jestem na przedzie. To aż dziwne, bo w poprzednim wyścigu, w poprzednim odcinku miałem sporo problemów z wyścigami właśnie. Nie można było ich dogonić, albo no, jak już nas przegonili. Chociaż jeden mi teraz siedzi na zderzaku, więc... Nie, tu skrótem nie jadę, jadę naokoło. On pojedzie pewnie skrótem, bo jest głupi. No tam straci dużo czasu. No, stracił. Zobaczcie, jak odstał mi. Aż, cholera. Za bardzo się na mapkę popatrzyłem. No dobra, i tutaj chyba będziemy mieli metę, ale zobaczcie. Jest meta, a za tą metą jest jeszcze narysowane trochę jakby wyścigu. Trochę tej trasy. To jest dziwne, bo zawsze na mecie przecież się kończą te trasy w grze. To pewnie jakiś bug. Po prostu nie chciało nam się już tego ucinać w Photoshopie. Zresztą nie, wtedy chyba Photoshopa nie było. Może i był, ale jakiś bardzo zubożały. Nie no, musiał być jakiś tam Photoshop, na pewno był. Dobra, mniejsza o to. Jaki był tam kiedyś Photoshop. Jaki nam wyścig? Ile okrążeń? Ach, 5, cholera. Mieliśmy sobie zmienić ospoilerowanie. I zmieńmy sobie właśnie. Jakie by tu wybrać? Mnie się to podoba, nie wiem jak wam. To też jest klasa trzecia, to jest Type V. Moment. Type V, zobaczmy. Może być. Chociaż nie, mi się to bardziej podoba na przykład na tył. No i progi. O! To mi się bardzo podoba. No i taki komplet. Mi się wydaje, że to bardziej pasuje. Ten tylny zderzak do tego przedniego. Może to taki mój gust. Chociaż tutaj te wloty powietrza trochę zdradzają, że to powinno być niby do tego zderzaka, no nie? Ale co tam, to wiecie, są tylko szczegóły, to ma być dla mnie, tak? Miłe dla oka. A spoiler? To jest unikalny, mam zainstalowany. Może jakiś inny spróbujemy, co? Ten mi troszeczkę przypomina już tego Nissana GT-R'a R35. Spoiler, i on mi się wydaje, że on nie pasuje. Do Mazdy bym dał raczej jakiś lekki, coś jak ten. On jest też taki fajny, zakrzywiony. Oj, ten za ciężki, no jak do muscle carów, bym powiedział nawet. O, to powiecie na taki, a ten wygląda dosyć fajnie. I cały jest czerwony, więc pasuje mi. Felgi, może felgi? Felgi nie pasuje mi kolor, zobaczmy sobie. Nie wiem, z czego by tu wybrać. Chociaż ten fiolet wygląda ciekawie, nie powiem. Ale sporo jest teraz tych na koniec gry opcji. Przeróbki. Do Mazdy też bym dał jakieś takie lekkie felgi, znaczy tak lekko wyglądające, może tak. Te co mam są dosyć ciekawe. Tylko kolor by zmienić trzeba było. A może coś innego jeszcze znajdę takiego ciekawego. Ja wiem, te. Nie wiem, przypomina mi się jak wirnik w pralce, nie wiem czemu. Dobra, zostawię te. To były chyba Racing Heart. Tak, ale chcę zmienić kolor. Ej, żeby zmienić kolor muszę kupić nowe felgi, zajebiście. Dobra, weźmy te już. Co? Aha, Boże, to się nie zmienia felgi. O Boże. Dobra, to się zmienia w kolorach, ale jestem głupi. Czemu o tym zapomniałem? What the fuck, to są zajebiste biorę.
Fajnie to wygląda. Światła bym jeszcze zmienił, bo ta aerodynamika... Wow. Ej, koleś. Jaki pijak, widzieliście jego oczy? Kurde. No dobra, jedziemy. Zobaczymy, co potrafi. Ale to jest pojedynek, jak pojedynek, no to fajnie będzie. Podejrzewam, że będzie kozakiem. O, to jest wóz tej poprzedniej typiarki, którą pokonaliśmy wcześniej. Jak wystartował? To jest cheater na bank. Ja już się poznałem na takich. O, i tu mi się podoba właśnie w tym zderzaku z tyłu, zobaczcie. Jest jeden otwór, jest jeden wydech i tak ma być. O, jaki koleś! Nie. Ty dziadu. I co teraz? Co on robi? Co on robi? O! Wyskoczył. Szkoda, że się na niego nie spojrzałem, bo tak stał w miejscu i chyba się zastanawiał, co ma zrobić. Chyba mało brakowało, że pojechał w przeciwną stronę. A, masz gnoju. Dobra, teraz jedziemy. Muszę go tu zostawić. Jaki słabek, zobaczcie, nie umie jeździć. No i super, teraz tylko tak przegrać 5 okrążeń i będzie zajebiście. No i dobra, ostatnie okrążenie. Koleś naprawdę nie mógł się podnieść z tej porażki, którą tam poniósł. Nie wiem, jak on jeździł, w ogóle jak po ścianach, gdzieś tam na boki. Oszalał. Bez kitu. Jak sobie jak jechałem te wyścigi, to przypomniało mi się, że miałem kiedyś, chodziłem do szkoły z kolegą, który miał nazwisko Osika. Tak go starzy załatwili. No i właściwie tyle mi się przypomniało. Dobra, jedziemy. Mamy jakiś szeroki body kit do Mazdy. Yeah, wybieramy. Oh my god! What the... Co? Dwie wersje tylko? Zobaczmy, jak dupa wygląda. Ej. To nie wygląda ładnie. Mazda w ogóle nie ma żadnych... Mazda LX7 nie ma w żadnym NFS-ie ładnych body kitów, które wam powiem. Ale, jak kupimy sobie... Wow. Ale jak kupimy sobie bodyki do tego samochodu... A słuchajcie... Gdzie te bodykity są? Wow, możemy później zmienić, ale zajebiście! Aha, może tylko usunąć i ten... No to nie fajnie, to już nie fajnie, dobra. No ale zobaczmy inne samochody, jakie mają tutaj bodykity. Taki sobie. Ej, przypomniała mi się moja nauczycielka od niemieckiego. W sensie jej dupa była taka sama, można było tam piwo postawić na tej dupie. Taka nie wiem, odstająca, a to ona chyba chora była czy coś, ja nie wiem, ale to było śmieszne, naprawdę też miała przerąbane w szkole. Nie wiem, czemu mnie tak naszym te myśli szkolne, nieważne. Tutaj mamy, też bardzo fajnie maździocha wygląda. Ford. No to chyba dobry dosyć bodykit wybrałem. Zobaczymy tego Golfa GTI bez podłogi. What the fuck? Ej, skumajcie! Ja, jeszcze tylko odstają, ale bania. No nie wytrzymam. Jaki szeroki gnój. Ja. Chyba prosto z Polski przyjechał. Żaden samochód chyba nie ma tak. Ten ma nawet bardziej schowane koło, ale Golfa odpieprzyli masakrycznie. O Boże. To chyba... Nie, ja jestem skłonny myśleć, że to jest jakiś bug albo coś. Integra. No nie wiem, Integra... Nawet taki całkiem spoko bodykit. Lancer, zobaczmy tego dziada. Ech, Lancer też oczywiście odpieprzony. Tak sobie. Imperza. Uff. Ja pierdziele, co oni biorą w tym studiu? LSX? O, dziwny. Bardzo dziwny. No dobra, tu mamy Honda S2000, to musi być piękny. Nie wiem, jak jakiś statek kosmiczny, ale chyba spoko. Ten przód mi się tutaj podoba bardzo. Taki ten, w ogóle mi się ten samochód bardzo podoba. Surpla. What the fuck, jaka dupa szeroka, jak u murzynki. Eclipse. No, a to jest ten standard... Ja pierdzielam, tyle lat już w tych NFS-ach. Nawet w Wordzie był. Masakra. Co ten... Co się z tym stało?
Joki koleś. Nie, nie podoba mi się ten body kit. Ten też mi się nie podoba. Dobra, ostatni. No nie wiem, zostaję przy Mazdzie LX7. Najbardziej mi się podoba ten samochód, więc... Dobra. What the fuck? Ostatni wyścig, moi drodzy, dzisiaj. Yeah, let's do this! Zobaczymy, kolej, czy będziesz taki dobry. Ja powtarzam, gram na trybie trudnym, na manualnej skrzyni, więc jest najtrudniej i że najtrudniej. Jedziemy sprint. Moim przeciwnikiem jest oczywiście dużo gorszy Nissan Skyline. What the fuck? What the fuck? Co się stało? O Boże! O Boże! Jedziemy. Ale ta gra jest zajebista, nie? Nie wierzę w to, co się zobaczyłem, po prostu nie wierzę. O rany. O Boże. Ej, czy ten samochód lepiej skręca? No nie wydaje mi się, raczej bardzo podobnie. Więc tutaj body kit raczej nie ma wpływu na model jazdy. Ale mi się to podobało, no. Kurde, strasznie. Dobra, mniejsza. Spróbujmy go dogonić, no. Sprint niedługo się skończy, bo to jest sprint. A myślałem, że na koniec będzie jakoś tak wciął dużo tych okrążeń. A tu nie, jakoś mi się tak źle zapisało w pamięć. Joki romer w ogóle. O nie, dziadu. Tego ci nie podaruję. Spotkamy się w Wordzie już niedługo. Dobra, no to tak. Mam jeszcze szansę, coś dziwnie skręcił tutaj, ale to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Pojedzie skrótem? Pojedzie, no dobra. Będę musiał chyba powtarzać ten wyścig, ale jeszcze nie skończyłem. Jeszcze jest szansa. Czwórka, pięknie. Wow, Mazda, no co ty odpieprzasz? Nie, to musimy teraz od nowa. Co to było w ogóle? Żaden samochód się tak nie zachowuje. Dobra, mówicie, żebym się ścigał na serio, nie? Uczciwie, no dobra, nie ma sprawy. Nie będę taki ham, jedziemy za nim. Dam mu radę, mój samochód bardzo dobrze się prowadzi. Pięknie, co ty robisz? O nie, za to dostaniesz rama. Ej, on mnie też wtedy zramował, no. Jaki wyścig. Poprzedni mi się podobał, tylko mogłem to wygrać, no by było już w ogóle. No ale trudno, było jak było. O, nie Mazda, tak to nie rób. No, tamten się w ogóle rozwalił. Był jakiś nieszczęśliwy moment. I piąteczka, człowieku, gubię cię. Zaraz wrzucimy nitro. Tyle z tego będzie. O, prawie poleciałem na ścianę, na drugą, trzecią. Ale jeszcze mieszczę się w piątce, więc spoko. Dobra, teraz trzymajcie kciuki. Bo tu się Mazda wykoleiła, niestety. W pewnym momencie, nie wiem co się stało, chyba najechałem na krawężnik albo... Albo po prostu było jakieś zniesienie czy coś i Mazda straciła przyczepność na chwilkę. O tutaj, tu jest ten moment. No nie dziwię się, że ją zarzuciło. Bo tak. Grzejemy na czwórce, tu tam się silnik nie przegrzeje, więc wiecie. Yeah! Udało się wygrać, to jest chyba ostatni wyścig w tej grze. Zobaczymy. Właśnie ja zapomniałem, jak się kończy ta gra, tak naprawdę. Yeah, zobaczmy. Dostałem jakieś... Ups. Jeszcze jedno. O, już myślałem, że będzie 50 okrążeń, a tu tylko 4. 12 na 11? Powaliło ich? Ojej. No to jedziemy, co ja nie dam rady. Tylko to jest jakiś dziwny wyścig, ja go nie widziałem chyba wcześniej. Albo widziałem? Nie wiem. Ale wydawało mi się, że w Undergroundzie ten szeroki body kit odblokowuje się wcześniej, a tu się okazuje, że nie. No chodź, słoniaczku. Co, myślisz, że tylko ty umiesz ramować? Co? Cztery okrążenia, to naprawdę nie jest stres. Damy radę, ale nie, o nie, o nie. To jest ten głupi wyścig.
Tutaj oni strasznie oszukują. Jadą po bandzie jak chcą. Znaczy nie po bandzie, tylko o wewnętrzną się rozbijają, tak dobrze skręcają. Gnoje śmierdzące. No, cheatuchy cholerne. Ale damy radę, mówię wam. A jak ja mówię, że damy, to znaczy, że damy. Poza tym możemy milion razy podchodzić do tego wyścigu. O, jedziemy przez ludzki narząd. O nie, dogania mnie. Muszę tu uważać, bo te na tych skrzyżowaniach samochody potrafią bardzo niefortunnie wyjeżdżać. A to już nie fajnie. No! Mazda! Trzymaj się, Mazda. Gdzie? 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 Ej, no słuchajcie, to jest dziwne. Z jedynki rusza lepiej... Mój Maserati rusza lepiej z jedynki niż ta Mazda. Po tunigu, gdzie ona ma chyba 3000 koni mechanicznych. No nie wierzę, że tak rusza z jedynki, no. Wciskasz ten gaz do końca, on... Dwójka. I potem dopiero zaczyna przyspieszać normalnie. Troszeczkę lepiej od mojego Maseratiego, przyznam się. No, a ja w swoim Maserati ile tu jest? No dobra, ja nie mam 6 biegów, ale mam 5. 5 to jest wystarczająco. Ja już nie będę wam chwalił i mówił, bo zaraz ktoś kupi za 3000 zł mojego Maseratiego i tyle z tego będzie. Jak się ktoś skusi. No dobra. Chodź tutaj. O! Nie, no to nie, no ten jeszcze skręca jakoś normalnie, powiem wam, ale to co było poprzednio, jeszcze nie zauważyłem tutaj jakiegoś cheatowania. Troszeczkę zlamiłem tutaj z biegami. Ale to ciekawe, bo no właśnie, włożyłem ten bodykit i w ogóle jakby sposób jazdy się nie zmienił. Tak samo skręca ten wóz. Próbujemy dogonić, nie wiem czy to się uda. Ale nie, skręca jakoś tak, nie zauważyłem, żeby skręcał jakoś źle. I pięknie. Trzecie okrążenie, przedostatnie. Gdzie mi tutaj z butami, człowiek? Ja zauważyłem, że żaden bot nie jeździ tym skrótem tutaj, który jest. Niech sobie nie jeżdżą. No, nie jest paskudne. Ja tam jeździłem na początku, jak miałem jeszcze takie wolne samochody. W ogóle pamiętam, przypomniało mi się teraz, nie wiem, kiedy ja zacząłem nagrywać Undergrounda, no nie wiem. Ale przypomniało mi się właśnie teraz, jak zaczynałem, o, rozbił się koleś z tyłu, widzieliście? Tak zaczynałem i cały czas narzekałem, że strasznie wolne są te samochody. Ale powiem wam szczerze, że... Nie no, no różnica na pewno jest w stosunku do tych, co mam teraz. Przede wszystkim mam wrażenie, że dużo lepiej się prowadzą, no nie? A teraz jedziemy tak około 300-320 km na godzinę, tam raz chyba na dragu jechałem Skyline'em 400 nawet. Ale ogólnie tej prędkości aż tak bardzo nie czuć. Najlepszą grą, w której czułem jak dotąd prędkość... Jaka to była? No chyba Need for Speed The Run, wiecie? Tam bardzo fajnie widać tą prędkość, naprawdę. Każdy chyba to potwierdzi. Jeszcze była jakaś taka gra, w której było czuć tę prędkość, ale... Chyba trochę The Crew może, ale to tak... z przymrużeniem oka troszeczkę, bo tam... Troszeczkę z tą kamerą był problem. No ale tak w Undergroundzie to... Nie wiem, do 200... CO SIĘ STALO?! Do 250, a potem jakoś ten efekt prędkości jest taki sam. Bo myślę, że to ma duży wpływ efekt ten rozmazania, motion blur. Rozmycie w ruchu. A ten most to przez cały wyścig się tu podnosi i nic się nie dzieje. Ale Mazda dobrze się prowadzi, tylko czasami właśnie jest niestabilna, wiecie? MX-5 nie jest taka. Nie jest niestabilna, ale trochę gorzej się prowadzi i gorzej przyspiesza. No dobra, wygraliśmy. I czy to będzie już koniec? Yeah! I co teraz? Kto to był? What the fuck? Hej! Właśnie cię poznałem.
Okej. To start a new underground mode. A po co mam startować? No. Ojej, nie mogę już przerabiać samochodu, nic nie mogę zrobić. Ale mam magazyny do przeglądania, jest ich trochę. O, mój pierwszy tuning. Magazyny. Yeah, ja jestem najlepszy. Aha, to powinienem podczas grania patrzeć. 90 razy startowałem okrążenia. Sprint 43 razy. Zobaczcie, 90 razy okrążenia startowałem, a wygrałem tylko 51 razy. Tutaj jest trochę lepiej. Dragi. Dragi startowałem 69 razy, a 32 razy wygrałem. Czyli połowę dragów wygrałem, można powiedzieć. 12 razy się tylko rozbiłem. Myślę, że nieźle. 32 razy startowałem drifty, 22 wygrałem. O, takie słabe te staty są moim zdaniem. Powinienem mieć wszystko 1:1. No nic, moi drodzy, Need for Speed Underground 1 ogłaszam za zamknięte. Seria się skończona. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez całą serię z Need for Speeda UG1. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.